Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie w krótkich słowach podsumujemy lekcję biblijną 12 o Antychryście. Temat jest bardzo interesujący z uwagi na to, że na przestrzeni historii chrześcijaństwa ten temat rozpalał wiele kontrowersji, wiele uczuć, wiele było dyskusji, jest wiele książek różnie opisujący to zagadnienie, ale jak już wcześniej mówiłem, jednym z najważniejszych rzeczy jest zrozumieć to, co apostoł Paweł miał na myśli. Być pod wpływem tego samego Ducha Świętego, który natchnął Pawła do pisania tych słów. Jeżeli będziemy w tym samym duchu, to zrozumiejmy, kto to jest Antychryst, co daje nam ta nauka o Antychryście i nie będziemy się dziwili pewnym wydarzeniom, które są dookoła nas. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, niż nie przyjdzie odstępstwo i objawi się człowiek niegodziwości i zatracenia. W tym tekście pamięciowym z drugiego rozdziału, trzeci wiersz, mamy tutaj przede wszystkim słowo zwiedzenie. Zwiedzenie. Cały świat w większości jest zwodzony. Zwiedzony przez polityków, przez znajomych, prawda jest ukrywana dla różnych korzyści i te same uczucia, te same zachowania są też i w gronie religijnym. Kiedy czytamy historię chrześcijaństwa, kiedy czytamy historię Chrystusa, jak to faryzeusze doskonale wiedzieli, kim jest Chrystus, a mimo to fałszywie go oskarżali, kiedy Chrystus zmartwychwstał, kiedy strażnicy przy grobu przyszli i powiedzieli przywódcom żydowskim, co też się wydarzyło, jaka była ich reakcja? No, była fatalna reakcja. Dali pieniądze, i aby ogłosili całkowicie coś innego, że nie było zmartwychwstania, tylko uczniowie wykradli ciało. Czy oni znali prawdę? Znali prawdę, ale prawda ta była głęboko ukryta. Tak samo i wiele obecnie przywódców zna prawdę, ale tę prawdę znają dla siebie, a żyją w fałszu i w kłamstwie. Wielkie odstępstwo. Co gorsza, prowadzą fałszywi prorocy, fałszywi pasterze, nauczyciele, wiele ludzi na zatracenie. Odstępstwo. Czym bliżej będziemy dochodzili do momentu, w którym Chrystus ma przyjść, tym odstępstwo i zwiedzenia będą coraz większe. Kulminacyjnym momentem tych odstępstw będzie przeciwnik, który się wynosi ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Kiedy czyta się pierwszy raz te słowa, są one szokujące. W Kościele Bożym usiądzie człowiek, który podaje się za Boga. Oczywiście to nie jest aż tak grubymi nićmi szyte. To jest misterna robota. Nie wyjdzie i on powie, ja jestem Bogiem. Nie. Jego zachowanie będzie świadczyło o tym, że zajmuje miejsce Boga.
kiedy czytamy inne wersety z Księgi Izajasza, 14 rozdział, Ezechiel, 28, Księgę Daniela o małym rogu. Tam mamy właśnie bardzo dużo mowy o tym. Kto dał temu człowiekowi taką władzę? Szatan. Szatan. On pokłonił się szatanowi. Wiele osób jest gotowy oddać pokłon szatanowi, aby mieć pieniądze, władzę, powodzenie. Cyrograf z ręki chcą podpisać od razu. I to w chrześcijaństwie, tym większym i mniejszym, są ludzie, którzy dążą do wielkiej władzy i na seansach spirytystycznych oddają szatanowi się w ochronę, oddają mu pokłon w zamian za władzę. To, co Chrystus odrzucił, oni przyjmują. Lecz ten moment jest dopiero jeszcze przed nami, chociaż w historii chrześcijaństwa już mieliśmy próbki tego wszystkiego, ale ten moment gigantycznego zwiedzenia jest przed nami. Jeżeli w dniu dzisiejszym i w przyszłości nie rozpoczniemy głębokiego studiowania Słowa Bożego, ciągłej łączności z Bogiem, otwartego naprawdę, mimo wszystko, mimo kosztów, jakie to nam poniesie, to będziemy ochroniani. Ponieważ zachowałeś słowo moje, ja zachowam cię w godzinie pokuszenia, która przyjdzie na cały świat. Tak jest zapisane w Księdze Apokalipsy. Jeżeli my obecnie zachowamy słowo Boże, to ta tajemna moc, ta wielka moc zwiedzenia przez cuda, znaki, różne pisma, fałszywe pisma, gdzie ludzie naprawdę milionami idą w takie miejsce, nas to nie ruszy. Z uwagi na to, że znamy naszego Pana, znamy naszego Zbawiciela, znamy Jego Słowo, znamy Jego naukę. I chociażby tysiące ludzi szło w te miejsca zwiedzeń, my powiemy nie. Ja w takie coś nie wierzę. Ja wierzę. Słowo Boże mi zabrania takich rzeczy czynić. Lecz ta wielka moc zwiedząca ludzi jest obecnie powstrzymywana z uwagi na to, że Bóg musi dokonać swojego dzieła. Apokalipsa to pięknie opisuje, że tych czterech aniołów stojących na czterech węgłach ziemi powstrzymuje jeszcze tej wichry, aż nie będzie popieczętowana odpowiednia ilość osób. Tak samo i obecnie Bóg powstrzymuje pewne wydarzenia, aby nie jeden jeszcze mógł się nawrócić, dając wielu osobom szansę do nawrócenia. Kiedy to wszystko się rozpęta, nie będzie już szans dla ludzi. Będą ludzie szukali, ale nie znajdą. Będą błagali, aby zostało im objawione słowo, lecz to słowo nie będzie objawione z uwagi na to, że Duch Święty przestanie działać na osoby. Kulminacją tego wydarzenia jest ukazanie, przed przyjściem Chrystusa jest ukazaniem się samego szatana w postaci Chrystusa. To będzie kulminacyjne wydarzenie. Oczywiście to jest tak zwany wilk w owczej skórze. Szatan objawi się jako Chrystus. Nie wiemy dokładnie, jak to będzie, ale jeżeli będziemy duchowo przygotowani, to poznamy to. Wielu ludzi nie pozna tych znaków.
ale ci wybrani, powołani, wierni, oni poznają ten moment, poznają, to jest szatan. Miliony, miliardy ludzi będzie mówiło, to jest Chrystus. To Chrystus przyszedł, który łagodnym głosem wypowiada prawdy nieba, który nauczał Chrystus, będzie uzdrawiał, będzie wprowadzał rząd, będzie starał się, aby tych, którzy nie są mu podlegli, wyniszczyć, ale mała grupa ludzi będzie oporna na tych, oporna na te słowa, bo będą opierali się na Słowie Bożym, że Chrystus w ten sposób nie przychodzi. Oczywiście studiując ten temat antychryst jest bardzo ważny, to jest ważna nauka, lecz najważniejszą kwestią związaną z tymi wydarzeniami, ostatnimi wydarzeniami na Ziemi nie jest to, kiedy one nastąpią, jak to dokładnie nastąpi, jak w tych szczegółach będzie. Ale jedną z najważniejszych rzeczy jest, po której stronie stoisz, po której stronie się znajdziesz. No, ale oni są tacy mili, sympatyczni, o, to jest taki miły człowiek ten jest, i tak dalej. Zdaj sobie sprawę z tego, że szatan przybiera postać anioła światłości. To nie jest miernik, czy on jest miły, czy niemiły. Miernik jest Słowo Boże. Dekalog, nauka Chrystusa. Pierwszy, najważniejszy miernik jest dekalog, 10 przykazań. Czytaj druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział. Jaki stosunek jest twój do dekalogu? Jeżeli go odrzucasz, jeżeli go poprawiasz, stoisz po stronie człowieka grzechu. Jeżeli przyjmujesz go tak, jak on jest, stoisz po tej właściwej, po Bożej stronie. Nie ma usprawiedliwienia. Szatan walczy z dekalogiem. Jeżeli ty mówisz, że on jest nieobowiązujący, stoisz po stronie antychrysta. Czyli jesteś antychrystusowy. Jestem chrystusowy, jestem antychrystusowy. Chrystus mówi tak, a antychryst mówi inaczej. Chrystus mówi, przyjdzie czas, że będą zabijali was w imię moje, to te osoby, które zabijały w imię Boże, czy to są Chrystusowi ludzie? Czy to są Chrystusowi? Nie, to są antychryści. Oni są przeciwko nauce Chrystusowej. Tak samo i z wieloma innymi naukami. Tak więc najważniejszą rzeczą jest, po której stronie stoisz. Jeżeli wybierzesz tą właściwą stronę, będziesz wierna, mimo wszystko, mimo tych różnych problemów, które na ciebie przyjdą, ale te problemy doświadczą cię, przygotują cię na to najważniejsze wydarzenia. To jest najważniejsze. Wybierz właściwą stronę. Stanij po właściwej stronie. Ja radzę ci, stanij po stronie Boga, Jego Słowa, Jego przykazania. To jest ta właściwa strona. Bądź z tymi ludźmi, którzy stoją po właściwej stronie. Niech ci Pan Bóg w tym wszystkim pobłogosławi i pomoże. Amen.